bałtyckie inwestycje Witam was tutaj czyś i to mam znosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Jak widzicie znajdujemy się bezpośrednio nad trasą Mostu Północnego, po prawej stronie mamy patrząc tutaj właśnie z tej strony najpierw to tramwajowe i to ładne, bo zielone, a dalej mamy galerię Młociny, która tutaj powstała, przynajmniej jak dla mnie, cały czas, względnie niedawno. Dalej mamy kolejne miejsce, czyli parking Parku Jedź, jeden z kilku, które tutaj się znajdują, metr Młociny. Właśnie nad nim lecimy, to jest ten mniejszy jest jeszcze oczywiście na Kasztowicza, jak i również bezpośrednio ten wielki, wielek poziomowy przy samej pętli autobusowej. No i sama pętla metro Młodziny, która się w tymże miejscu znajduje. Ogromny obiekt, duża liczba samolotów może stacjonować, jak i również duża liczba autobusów może stąd odjeżdżać i też to pełni rolę dworca autobusowego, dworca autobusowego północnego, jeżeli by tak to można powiedzieć. Oczywiście tutaj, tutaj też również metro, pierwsza linia metra kończy się właśnie w tym miejscu jest to stacja A23 bilane i zwróćcie uwagę, że jak tutaj lecimy, to po środku jest duża przestrzeń w drodze. Tadowisko tramwajowe również jest tak w miarę po środku, duże zielone pasy po bokach. No i mamy też tutaj ulicę, która się kończy, że tak to powiem, trochę Nig nigdzie. Mamy, lecimy sobie prosto, torowisko tramwaju pozostaje, gdzie było. Ulica tutaj z boku jedna się znika, jedna jezdnia po prostu, no wiecie, no, nie była potrzebna, kiedy była faktycznie wybudowana zajezdnia, znaczy cała pętla Młociny. A o co tu właściwie chodzi? Chodzi o to, iż nie ma tutaj jednej jezdni. Cała ulica Tomasza Nocznickiego, w tymże miejscu będzie to ulica dwujezdniowa, druga jezdnia, która się tu nie znajdować, może w różnych koncepcjach, w różnych miejscach powstać, jak i również całe środowisko to tam w tymże miejscu, może zupełnie zmienić swoją lokalizację. Dobrze, może po, o konkretach faktycznie jak to będzie wyglądać. My lecimy mniej więcej nad całą trasą, nad całym odcinkiem, który faktycznie będzie tutaj przebudowywany, z różnymi skrzyżowaniami na tym ciągu. To tak. Rozpoczyna się praca koncepcyjna nad kolejnym odcinkiem trasu Mostu Północnego, czyli trasy Mostu Madi skłodowskiej Kili. Warto tutaj podkreślić, iż faktycznie Most Północny został oddany do użytku już no, ładne parę lat temu. Czyli w marcu 2012 roku. No już kawał czasu, że tak to powiem. Wtedy też, oczywiście, już nazywał się jako trasa mostu Marii skłodowskiej i była to pierwsza część, jeżeli chodzi o tę całą budowę. Tu tramwaju, znaczy Most tramwajowy jest, cały węzeł bezpośrednio przy wiśle powstał, ale nie mamy odcinka ani na Białęce w kierunku dalszej trasy, w kierunku trasy toruńskiej. Całe tamte rejony Zielonej Białanki dostałyby wtedy dojazd szybki do Metamociny czy też po prostu tej, tej części Warszawy. Jak i również na Bielanach nie ma dojazdu do planowanej, już niedługo realizowanej trasy S7. I to wszystko w tymże miejscu właśnie jest realizowane, aby mogło być oddane do użytku. Tak to mniej więcej wygląda. Ulica Wulczyńska w tymże miejscu, dalej Sokratesa, no i o konkretach. Została podpisana umowa z firmą Promost Consulting na opracowanie koncepcji programowej budowy trasu na, trasy na odcinku od ulicy Kasprowicza do drogi ekspresowej S7 do ulicy Swarożyca. I w ten sposób będzie to nowy fragment tejże trasy dwujezdniowej. Opracowane będzie składało się z kilku wariantów. Pierwszy zakłada zaprojektowanie drogi klasy głównej z ruchu przyspieszonego GP z Wiem, bezkolizyjnymi jezdniami głównymi poprowadzonymi wiaduktami mającymi po dwa pasy duchu oraz jezdni lokalnych te terenu ze skrzyżowaniami z ulicy Kasztowicza i wjazdem z pętli Mociny, jak również wulczyńską, Arkuszową, czy Rokokową na odcinku pomiędzy Arkuszową a S7. Dalej to na tramwajowe w tym tymże miejscu będzie prowadzone w pasie dzielącym ulicę Nośnickiego. A tutaj przy okazji macie zdjęcia kolektora Lindiego Bis, który faktycznie też jest w okolicy realizowany. Natomiast to jest pierwszy fragment, Czyli droga szybka z wiaduktami bezpośrednio do trasy S7. Brzmi dobrze, brzmi ładnie. Tra Totowisko tramwojowe tutaj pozostanie w pasie dzielącym. Ruch właściwie się nie zmieni, jeżeli chodzi o tę ulicę, bo będzie całkowicie odizolowany dzięki właśnie wiaduktom. Czyli ogólnie mieszkańcy nie będą marudzić i narzekać, bo to mniej więcej będzie wyglądać podobnie jak aktualnie na realizowanym odcinku trasy Matasa. Drugi wariant kolei już jest trochę gorszy, bo przyjęta została klasa drogi Główne G lub Głównej Ruchu Przyspieszonego GP. Jest niegłówny, przeprowadzone byłoby wiaduktami, co najmniej nad skrzyżowaniem ulicy Kasprowicza i wyjazdem z pętli mociny z dopuszczeniem możliwości dodatkowych odcinków werskolizyjnych, o ile będzie to uzasadnione wynikami prognozy ruchu. W tym wariancie zostanie przeanalizowana możliwość poprowadzenia torowiska po południowo-wschodniej stronie jezdni głównych. I tutaj pomysł z torowickim tramwajem po tamtej stronie jest o tyle dobry, iż całkowicie by wyciął odcinek torowiska tramwajowego w tymże miejscu, jeżeli chodzi o odcinek metra z drugiej strony. Byłby to lepszy y Rozwiązanie, jeżeli chodzi o tam bezkolizyjne i szybkie przejeżdżanie tramwajowe, przynajmniej moim zdaniem. Co o tym sądzicie, to możecie zaproponować. Wtedy to tam tramwajowe nie byłoby po środku jezdni, tak jak to aktualnie się tutaj znajduje w tym miejscu, tylko byłoby po prawej stronie od tego ujęcia, tutaj właśnie widzimy. I to byłoby według mnie lepsze rozwiązanie, na, jakby to powstało faktycznie to co innego. Natomiast mamy jeszcze trzeci wariant, który jest według mnie najgorszym wariantem, oczywiście, czyli wariant trzeci zakłada drogę klasy G czyli drogi głównej, wypoźmy terenu z dwoma jezdniami, po dwa pasy ruchu oraz jezdnie serwisowe. Podobnie jak w wariancie pierwszym, to drowisko te miały być zlokalizowane w pasie dzielącym ulicę Nocznickiego. We wszystkich wariantach zaprojektowane będą obu strony chodniki i drogi dowodowe, e, a także zieleń. Opracowanie ma zakończyć się w ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Koszty realizacji i całych prac wyniesie Milion sześćset tysięcy. Co warto podkreślić? Ta informacja jest z 14 października więc faktycznie poczekamy sobie jeszcze dwa lata na koncepcję, które będziemy mieli i przez te dwa lata między innymi rozpoczną się może już prace przy trasie S7 i dzięki temu będziemy mieli bezpośredni wyjazd w kierunku właśnie Gdańska z Warszawy w dobrą, dużą drogę, czyli S7, jak i również możliwość dojazdu do tej drogi dzięki trasie Mostu Północnego z tejże strony. To by jest o tyle ważna inwestycja, iż pomijając to, że odkotkuje i polepszy możliwości wyjazdowe i wjazdowe e, z na przykład starych Babic, czy też tych rejonów, tutaj ulicą arkuszową. Sama arkuszowa, jak dobrze wiemy, przynajmniej ja wiem, osoby, które tutaj jeżdżą, dobrze wiedzą, że ta ulica jest bardzo często zagadkowana. Dalej 3 maja, jak się jedzie, to jest duży problem, tak? Nie ukrywajmy, jak się jedzie tam dalej do Lasek Izabelina, czy w inne jeszcze kolejne rejony, no to oczywiście wszystko stoi. Dużym problemem jest tutaj element tego, iż to jest po prostu mała ulica. Jedno jest dniowa, a taki tutaj dojazd, przynajmniej na elemencie Warszawy, to związałby, przynajmniej po części ten fragment. Dla mnie też tutaj dużym plusem byłyby drogi dowodowe, bo sama tkuszowa no, woła o pomstę nieba, jeżeli chodzi o te. Elementy, ale możliwe, że to też byłoby później realizowane, dzięki temu, że podstawa tutaj, czyli droga rowerowa od właśnie metramocyny, już by była, chociaż są tutaj też różne inne koncepcje, jak na przykład budowa drogi rowerowej bezpośrednio do metramocyny wzdłuż środowiska kolejowego, które się znajduje w kierunku huty co też jest dosyć ciekawym pomysłem. Taki ci ciak, nie zmienia to faktu, że faktycznie ta droga jest potrzebna, bo połączy się z nowo budowaną trasą S7. Według mnie, drugi wariant, czyli budowa wiaduktów tylko tam, gdzie trzeba, chyba że gdzieś faktycznie jeszcze bardziej potrzeba, bo wynika to z prognoz, jeżeli chodzi o duży ruch, jest dobrym pomysłem. Pytanie, czy faktycznie to zostanie zrealizowane, jeżeli chodzi o najlepszy bezkolizyjny wyjazd? Tak czy siak, przez najbliższe dwa lata będziemy czekać jeszcze na koncepcję, a to by było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej z takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Oczywiście o trasie Mostu Północnego, czy trasie Marii dodzkiej w kierunku Białęki i na Białęce, też niedługo będę planować realizować film. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moich, na moim kanale. Cześć!